kami karłowatymi. Warto jednak zapamiętać, że zwierzęta te to nie są foki, a właśnie smokami najczęściej są mylone. Taka główna i podstawowa różnica między foką a uchami jest taka, że uchami, jak sama nazwa wskazuje, mają uszy. Muszę zwrócić uwagę, że po bokach głowy zwierzęta te mają malutkie uszka. Jest to zewnętrzna część ucha, czyli małżowina uszna, której foka w ogóle nie posiada.